Kto w bardzo małej sprawie jest wierny, ten i w wielkiej będzie wierny. Te dobrze nam znane słowa Jezusa przypominają życiową prawdę, że wszystkie wielkie sprawy rodzą się z małych. Nie jesteśmy i nie możemy być obojętni na to, co dzieje się na naszej wschodniej granicy. Niezależnie od tego, czy uważamy, że jest to kryzys humanitarny czy militarny, czy sądzimy, że mamy do czynienia z biednymi uchodźcami, zdeprawowanymi migrantami zarobkowymi. Jako chrześcijanie musimy w całej tej bardzo trudnej sytuacji dostrzec człowieka, jego dramat. Zarówno jakiegoś nieznanego nam Irakijczyka, Afgańczyka czy Libańczyka, który chcąc się przedostać do Europy w nadziei na lepsze życie, stał się narzędziem politycznej walki, jak i trzeba dostrzec Polaka, na przykład funkcjonariusza Straży Granicznej, żołnierza Wojska Polskiego czy policjanta, czy też mieszkańca przygranicznej wioski, którzy muszą sprostać tej trudnej sytuacji, w jakiej się znaleźli. Niezależnie od tego wszystkiego trzeba dostrzec człowieka. Na tym dla nas chrześcijan polega braterstwo. Chrześcijański humanitaryzm, który bazuje na ewangelicznym przykazaniu miłości bliźniego, bardzo mocno wpłynął na naszą kulturę i cywilizację. Nie jest on wyrazem naszej słabości czy, jak sądzą niektórzy, naiwności. Wręcz przeciwnie, sprawia, że stajemy się bardziej Jezusowi. Nasz szczególny znak, braterstwo, nie może obejmować jedynie członków własnej wspólnoty, to znaczy swoich. Ma dotyczyć również obcych, a więc uchodźców, migrantów. Obowiązuje nas przecież niezmiennie ta ewangeliczna postawa miłosiernego Samarytanina. Wyrabiajmy w sobie ducha miłości i solidarności chrześcijańskiej, pisał ksiądz Macha, który jest nowym błogosławionym. Wydaje się, że zwłaszcza słowa wyrabiać w sobie ducha miłości i solidarności powinny się stać przesłaniem dla nas, współczesnych, tak mocno dziś podzielonych, niestety także w kwestii uchodźców. Był historią Paulinów i Jasnej Góry, równolatkiem niepodległej Polski i jedną z najbardziej fascynujących postaci Kościoła katolickiego w naszej ojczyźnie. To on zainicjował apel jasnogórski. Przez lata współpracował również z Niedzielą. Odszedł do Pana w przeddzień 103. rocznicy swoich urodzin. Na naszych łamach wspominamy ojca Jerzego Tomzińskiego. Przez minione 190 lat stał się narzędziem licznych uzdrowień, ocaleń i nawróceń. To znak z nieba i drogowskaz do nieba. W 2030 roku będziemy obchodzić 200. rocznicę jego objawienia. Jest to więc dobry czas, aby rozpocząć nowennę, która będzie polegała na 9-letniej peregrynacji orędzia cudownego medalika. Polecam artykuł księdza Waldemara Rakocego pod tytułem Naprawdę cudowny. W czasie II wojny światowej, mimo zagrożenia, zorganizował konspiracyjną siatkę charytatywną, w której działało około 4000 osób. W jednym z kazań przypomniał, że ani jeden czyn dobry nie będzie daremny i zachęcał, wyrabiajmy w sobie ducha miłości i solidarności chrześcijańskiej. W tekście pod tytułem Śląski Samarytanin Łukasz Krzysztofka przedstawia sylwetkę nowego błogosławionego, księdza Jana Machy. Ile czasu korzystasz z internetu? Odpowiedzi na to pytanie, zebrane przez Państwowy Instytut Badawczy, Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa, delikatnie mówiąc, nie napawają optymizmem. Co takiego oferuje świat sieci społecznościowych, czego młody człowiek nie doświadczy w rodzinie? Anna Cichobłazińska odpowiada, dlaczego rodzice przegrywają z internetem. W kontekście tego smutnego zjawiska warto sięgnąć także do naszego poradnika, w którym psycholog doradzi, jak używać, a nie nadużywać smartfonów, tabletów i telewizorów. Mam nadzieję, że również w kolejnym tygodniu Niedziela zagości w Państwa domach. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia.